No, to nie będzie zwykły mecz. To będą wielkie derby Warszawy w lidze ósmej. Gospodarze to Jedność, a goście? Bednarska. To jest trzecia kolejka i zdecydowanym faworytem tej konfrontacji są goście. Bo po dwóch kolejkach Jedność ma 0 punktów i stosunek bramek 1-7. Nie, 1-8. A Bednarska ma 0 punktów i stosunek bramek 1-7. To co Tygryski lubią najbardziej? Są małe problemy. A co, sędziego nie ma? Rozmawiają na razie. Ale pojawiła się koncepcja, żeby do niego zadzwonić zaraz. No, o, coś się dzieje. Uwaga. Tylko pół godziny spóźnienia, ale arbiter się pojawił. No, zaraz nam po piwo skoczy, bo się kończy. Minutę przed meczem odbywały się bardzo poważne rozmowy. Padło pytanie, jak mamy grać? Odpowiedź była dosyć prosta od trenera. Zobaczymy. To może się umówmy tak. Wygrywa Jedność, to stawiasz piwko w ulubionej. A jak wygra Bednarska, to ja stawiam piwko w ulubionej. Ale tylko jedno. Jedno, pasuje? Jedno. Dobra. Największy sukces za nami, zaczęli. Jest. Piwo się kończy, to jest najgorsze. Ja byłem przyszykowany na 2 razy 45, a nie 3 razy 45. O! Patrz, patrz, kurwa. Chyba będę stawiał ci piwo, kurwa, coś czuję. O kurwa! Po 15 sekundach 1-0 dla Bednarskiej. O kurwa. Ja pierdolę. Się zrobiło 2-0. Pierwsi kibice opuszczali stadion. Padła bramka dla Bednarskiej i kibic wyszedł. Dzisiaj kibicuję Realowi, nie Jedności. No już niedługo kwadransik meczu minie. Dobuj! O kurwa! A z okazji trzeciej bramki pan opowie o swoim dzisiejszym śnie. Poważne wyzwanie. Ja nie widzę, żeby ktoś skoczył! Ach! Pierwszy dzień nie piłem chyba od miesiąca i mi się przyśniło, że jechaliśmy na mecz Kartoflisk, na Krym w ogóle gdzieś, nie mam pojęcia po co i czemu. Miałem grać na bramce, ale nasz nie przyjechał jeden zawodnik i się okazało, że muszę grać na prawej obronie. No i zajebałem dwie bramki i Radzie się wkurwił i kazał mnie zmienić. Na to w ogóle. No, czekaj, zaraz się wydarzy. Po czym... Po mecz przyjechał jakiś stary dziadek ciężarówką, wypakował choinkę bożonarodzeniową, wyciągnął kilka krat wódki. W głośnikach puściliśmy I wish you a Merry Christmas i piliśmy do rana. Zapomniałem najlepsze powiedzieć, że na prawo obronę za mnie wszedł mój ojciec. To już w ogóle jest jakieś... O. Dobra, kończę tą pierwszą połowę, bo z chęcią drugą zobaczył. Też nie mogę się doczekać. O! O kurwa! I do przerwy 1-3. Tak, jak będzie remis, to kto stawia? Nawzajem. Mnie to zdziwiło trochę. No co, zostaną ekspertami w kartofliskowym. Orzesz, kurwa! Jasna kurwa z nimi! Chujami są! 2-3, ale ci chujowi prowadzą. Wjeżdżaj, wjeżdżaj! Wjeżdżaj! O, żeś! W ogóle taka informacja bardzo ważna, że tutaj kolega przeprowadził się do Warszawy. Poszukuje drużyny, w której mógłby zagrać. I zaraz po zakończeniu spotkania zrobimy takie mini demo. Pokaż sztuczek piłkarski. 3 minuty do końca. Jeszcze mam nadzieję. Na remis. Jaki kurs? A, może... Aj chuj! No kurwa! No i tym sposobem wygrałem piwo. Kawał dobrego futbolu za nami, przed nami. Bo jeszcze obiecane sztuczki. Pokaż, pokaż, co potrafisz, no. No i sami widzicie, jak ktoś jest zainteresowany zawodnikiem, to proszę o kontakt na facebookowy profil Kartofliska albo na twitterowy. Zawodnik jest w formie. Co, dla was za dobry, nie? Ale polecasz. No i myślę, że w okręgówce na pewno by się złapał.